Andrzej Łukowski, witam serdecznie. Zbliża się wielka, wspaniała impreza, czyli 16. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Tomka Dorzewskiego pod patronatem prezydenta Suwałek. Po raz pierwszy ten turniej będzie rozgrywany przez dwa dni. Pierwszego dnia, czyli w piątek 18 grudnia, wystąpią młodzi piłkarze z rocznika 2007 w Łodzi, a dopiero drugiego dnia w sobotę wielkie gwiazdy, gwiazdy piłki nożnej, gwiazdy piosenki i gwiazdy filmu. Dzisiaj skupmy się na pierwszym turnieju, na turnieju w wykonaniu małych piłkarzy. Witamy serdecznie. To jest uroczystość losowania grup eliminacyjnych turnieju młodych piłkarzy w ramach mikołajkowego turnieju piłki nożnej imienia Tomka Godlewskiego. Już teraz przeżyjemy mały dreszczyk emocji, a tych emocji oczywiście dużo więcej będzie w piątek w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, która będzie areną zmagań piłkarzy. Są dzisiaj ze mną młodzi adepci Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki. Są Gabriel Różyński i Bruno Sobulewski. Dzień dobry, witam Was serdecznie, chłopcy. Dzień dobry. A także Patryk Amprosiewicz, uśmiechnięty Patryk. Dzień dobry, Patryk. Chłopcy, może najpierw pytanie do Was. Dlaczego lubicie grać w piłkę? Co takiego magicznego jest w futbolu? Dlaczego uprawiacie właśnie piłkę? Bardzo lubicie po prostu. A dużo wolnego czasu poświęcacie na treningi? Jak często trenujecie? Trzy razy w tygodniu. Macie swojego piłkarskiego idola, ulubiony klub piłkarski? Tak. A kto jest waszym idolem? Wigry. Wigry to ulubiony klub piłkarski, a jest jakiś piłkarz może? Którego cenisz, podziwiasz? Masz takiego piłkarza? Śmiało. Może tam kiedyś jeszcze pojawi się taki, tak? No dobrze, chłopcy trochę stremowani, ale mam nadzieję, że pójdzie nam mimo wszystko losowanie bardzo sprawnie. Proszę Państwa, w turnieju, w piątkowym turnieju, który będzie się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, wystąpi 8 drużyn. Będą dwie drużyny zagraniczne, a mianowicie litewska Suduwa Mariampol, będzie też drużyna z Łotwy. Szkółka piłki nożnej Albert Ryga. Te drużyny zostały już rozstawione w poszczególnych grupach, w grupie eliminacyjnej A i w grupie eliminacyjnej B. Do grupy eliminacyjnej A trafił zespół z Rygi, czyli Albert Ryga, to jest pozycja czwarta w grupie A, i na pozycji czwartej w grupie B zespół z Litwy Suduwa Mariampol. No, sprawa prosta, nie chcemy, aby już w eliminacjach zespoły zagraniczne trafiły na siebie. Natomiast 6 drużyn polskich. No to prawie najlepsze polskie drużyny w tej kategorii wiekowej. Lech Poznań, Wisła Kraków, Akademia Piłkarska Wigry Suwałki, Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk i Polonia Warszawa. Te drużyny, polskie drużyny naszego turnieju, ich nazwy są w tych piłeczkach, w tej szklanie, w szklanej urnie, i za chwilę chłopcy będą losować polskie drużyny, ale żeby wszystko było do końca jasne. Najpierw wyciągniemy piłeczkę z nazwą drużyny, a chwilę później Patryk wylosuje nam pozycję, na którą trafi wylosowana drużyna. No to wszystko jest już chyba jasne. Bruno, Gabriel, do dzieła, wylosujmy pierwszą piłkę. No to kto z Was jako pierwszy? O, z uśmiechem! Super! Losowanie i za chwilę, proszę Państwa. No to zobaczymy, jak sobie radzicie z piłką. Tak, kochacie piłkę. A czy poradzicie sobie z taką małą piłeczką? No, nie jest to łatwa sztuka, jak Państwo widzą. Zaraz się uda. O, super! Brawo, brawo! Po raz pierwszy brawa. Tak jest. I za chwilę, proszę Państwa, poznamy pierwszą polską drużynę, która trafi do której się z grup. Tym zespołem jest Wisła Kraków. Wisła Kraków. Odkładamy na bok. Zobaczymy, gdzie trafi Wisła Kraków. Śmiało. Zapraszam. Za chwilę dowiemy się, do której grupy eliminacyjnej, na którą pozycję trafi zespół Białej Gwiazdy. Czy do grupy A z zespołem z Rygi, czy też do grupy B z zespołem z Litwy.
Tutaj małe problemy z piłeczką, ale walczy. Dzielnie walczy, no to spróbujmy. Jeżeli się nie uda, to pomoc poprosimy pana trenera chyba. Jak uda się. Proszę bardzo, jest karteczka. Pokaż wszystkim, gdzie trafia zespół krakowskiej Wisły. I druga strona jeszcze. Proszę państwa, to jest pozycja A2. Pozycja A2 do grupy A zatem, na pozycję drugą. Trafia Wisła Kraków, w grupie A jest już Wisła Kraków, a także szkółka piłkarska Albert z Ryk. Chłopcy, losujemy. Kolejna drużyna, szybciutko teraz już pójdzie sprawnie. I za chwilę poznamy kolejny zespół. Znów są emocje, proszę państwa, bo losowanie wbrew pozorom przed takim turniejem to też ważna sprawa, ale przy okazji też dobra zabawa. Kolejny zespół, proszę państwa, który został wylosowany, to tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Pokaż wszystkim, śmiało, tak jest. Dobrze, widać. Jagiellonia Białystok. Losujemy, która pozycja, która grupa eliminacyjna. No, patrzę, coraz sprawniej. Nam to idzie, kolejna piłka. Krótka walka. Da się, nie? Próbujemy. Jest takie łatwiej, proszę państwa, ale już sobie poradziliśmy. Proszę bardzo. I pokażmy wszystkim, która grupa, która pozycja. Proszę państwa, grupa B, pozycja pierwsza. Czyli przypomnę państwu, Jagiellonia. Jagiellonia Białystok trafia do grupy B na pozycję pierwszą. W tej grupie jest już Sudbury Mariupol. Panowie, zapraszam. Można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku naszego losowania. I kolejny polski zespół, a tym zespołem Lechia Gdańsk. Pokażmy. Lechia Gdańsk, śmiało, która pozycja? A, już tempo, proszę. Lechia Gdańsk, proszę państwa. I teraz pytanie, grupa A czy grupa B? Która pozycja? Pokażmy wszystkim. To jest grupa A, pozycja trzecia. Grupa A, pozycja trzecia, Lechia Gdańsk. Jest w grupie eliminacyjnej A z Wisłą Kraków i z drużyną Albert z Ryga. No to losujmy kolejny zespół. Coraz mniej tych chwilek, tylko trzy piłki zostały. Za chwilę kolejny zespół. Kto to będzie? Została jeszcze Polonia, Warszawa. Został Lech Poznań i APW Suwałki. Mamy Polonię Warszawa. Czarne koszule. Losujemy. Za chwilę dowiemy się, do której grupy eliminacyjnej, na którą pozycję trafi warszawska Polonia. O, Polonia trzyma się dzielnie. Spróbuję pomóc, jeśli pozwolisz. No tutaj już tylko dwie piłki zostały, tylko dwie drużyny. A teraz dowiemy się, gdzie trafia Polonia. Proszę bardzo, pokażmy wszystkim, żeby wszystko było czytelne, klarowne, jasne od początku do końca. I to jest, drodzy państwo, jedna grupa A, A1. Polonia Warszawa trafia do grupy A. Tutaj mamy już komplet, drodzy państwo, grupę A w następującym składzie. Polonia Warszawa, Wisła Kraków, Lechia Gdańsk i Albert Ryga. Zespoły zagrają w grupie eliminacyjnej B. No i właściwie znamy już zespoły, które zagrają w grupie B, ale dla czystej formalności kolejne piłeczki poprosimy. Może ta pozycja w grupie też mieć jakieś znaczenie. Druga lub trzecia. Dwie pozycje są jeszcze wolne. Jaką drużynę mamy tym razem? Mamy kolejną piłkę, która stawia jakieś opory. No to pozwól. Może uda się wspólnymi siłami. A nie. Pięknie. Proszę państwa, i kolejnym zespołem, który trafia do grupy B jest Lech Poznań. Lech Poznań, która to będzie pozycja? W grupie B. Tak, czekamy jeszcze. Druga lub trzecia pozycja. To będzie dwójka czy trójka. Okaże się dosłownie za chwilę. Lech Poznań trafia do grupy B na pozycję drugą. Pozycja druga. Lech Poznań.
No i wiemy już, jak wygląda sytuacja w grupie B. Dla czystej formalności, ostatnia piłka. Ostatnia piłka, a w tej piłce mamy, tak jest, AP Wigry Suwałki. Akademia Piłkarska Wigry Suwałki dla formalności. Zobaczmy, co kryje się w tej ostatniej piłce. Musi kryć się tutaj pozycja trzecia. To może powalczmy z piłką, a ja już Państwu przedstawię skład tej grupy B. Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Akademia Piłkarska Wigry Suwałki i litewska Sudowa Mariampol. A teraz formalność, no wszystko się zgadza, pięknie panowie. Rzeczywiście pozycja trzecia w grupie B. Dziękujemy serdecznie w takim razie za sprawne losowanie. Przypomnę, panowie, raz jeszcze Państwu przypominam, grupa A, Polonia Warszawa, Wisła Kraków, Lechia Gdańsk i Albert Ryga. W grupie eliminacyjnej B zagrają natomiast Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Akademia Piłkarska Wigry Suwałki i litewska Sudowa Mariampol. Życzymy znakomitej formy, no i przede wszystkim miłego pobytu i dobrej zabawy w Suwałkach, bo w tym wieku dobra zabawa jest najważniejsza dla tych piłkarzy. Dobrej zabawy, niech wygra najlepszy. Do zobaczenia w Suwałkach na 16. Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej imienia Tomka Godowskiego o puchar prezydenta Suwałk. Dziękujemy. To wszystko dzisiaj.